7 lutego minęło 95 lat od zrywu powstańców z Roska, którzy walczyli z wojskami niemieckimi. Ich opór pozwolił odeprzeć ataki wroga, który chciał zająć Rosko, Wrzeszczynę i Czarnków. Przyjrzyjmy się historii buntu. Cała historia zaczęła się w Święto Trzech Króli. Właśnie tutaj znajdował się pokaźny skład amunicji. Podobno głównym prowokatorem tego wydarzenia był Wojciech Waśko, który tego dnia odprowadzał swoje kuzynki na pociąg do Berlina. Powstaniec przed wyjazdem rozbroił niemieckich wartowników. Na pomoc przyszło mu trzech innych powstańców. Od tego czasu już żaden pociąg nie odjechał do Berlina. Powstańcy zaczęli czuć się coraz pewniej w swojej miejscowości. Ale wiedzieli, że Niemcy nie będą tak długo znosić samodzielności zbuntowanej wsi. Faktem generał Wersen wysłał do Roska patrol pod dowództwem Franka. Poczta znajdowała się w domu na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Jej kierownikiem był pan Bartłomiej, który był oczywiście Niemcem. Na poczcie była wywieszona biało-czerwona flaga, która została zerwana przez dowódcę niemieckiego patrolu, Franka, wyrażającego się przy tym brzydko po niemiecku. Powracający do Wielenia patrol, wysłany przez generała Wersena, zatrzymał się jeszcze w centralnym punkcie wsi, koło kościoła. Niemcy przygotowali się do ataku, lecz powstańcy nie odpowiedzieli na prowokację wroga. Po drodze zabrali jeszcze broń powstańców, która znajdowała się w gospodarstwie Stanisława Wyrwy. Powstańcy z Roska byli świadomi tego, że wkrótce będą musieli się zmierzyć z kilkutysięcznym wojskiem. Nie posiadali odpowiedniej amunicji do obrony. Po kilku miesiącach Niemcy, zamieszkujący dużą kolonię, odbili dworzec kolejowy. W akcji odbicia zginął Jan Stochaj, a Paweł Koza został wzięty do niewoli. W Rosku zaczęły się przygotowania do obrony. Właśnie tutaj, za gospodarstwem Jana Sikory, Jana Włodarka i Antoniego Jarki, Leon Sotek obsługiwał lekki karabin maszynowy. Powstańcy wiedzieli, że główny atak pójdzie w kierunku południowo-zachodnim, ponieważ w wyniku zamknięcia śluz Noteć wylała. Kolejnym punktem obrony była tak zwana piaskownica. To właśnie tutaj stał karabin maszynowy ostrzeliwujący wojska nadchodzące z Wielenia. Właśnie w tym miejscu dnia 7 lutego 1919 roku zginął pierwszy powstaniec w walce o wolność i demokrację. Właśnie tutaj za gospodarstwem pana Rybarczyka trafiły dwa pociski artyleryjskie. Jeden z nich zabrał syn na pamiątkę, a drugi ponoć do dziś tkwi w murach budynku. Słyszeliście tę historię, kiedy Niemcy swoim pociskiem zniszczyli komin Marcina Robaka, obsłał do niemie kupral, a ten, zdenerwowany zaistniałą sytuacją, wybiegł na ulicę i swoim donośnym głosem sprawił, że Niemcy wyruszyli do odwetu z myślą o zbliżających się posiłkach. A uciekające ulicę Mężykowską oddziały niemieckie spotkały na swej drodze nadchodzące posiłki z Białej. Wszystko wskazuje na to, że do starcia pomiędzy wrogimi oddziałami doszło na przejeździe kolejowym. Oddziały niemieckie zostały szybko zgładzone. Ciała 11 Niemców zostały pochowane na cmentarzu niemieckim. Okazało się, że straty po stronie niemieckiej były liczone w setkach. Wiele ciał znaleziono w lasach. Mnóstwo potopiło się w Noteci. Straty ponieśli także powstańcy. Rosko jeszcze dwa razy zostało ostrzeliwane przez artylerię od strony Wielenia. To nie wpłynęło na losy wywalczonego zwycięstwa. Pochód wojsk niemieckich w głąb ziemi nadnoteckiej został zatrzymany. Do tego czasu Rosko mogło cieszyć się pełnią wolności.